Ubrałem dzisiaj koszulę, ale pogoda iście angielska. Tak samo jak angielski dzisiaj jest samochód. Zaczęło padać, więc będzie ciekawie. Nigdy chyba nie nagrywałem materiału w taką pogodę. Panie i panowie, witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Pełna nazwa tego samochodu to jest właśnie V8 Vantage. Klamki otwierają się jak w Nissanie GTR. Bardzo wąsko się drzwi otwierają w tym samochodzie. Tylko tyle w zasadzie. Brzmi równie specyficznie, jak wygląda. Bardzo spokojnie, cichutko. Aston Martin V8 Vantage. Jejku, jaka nazwa. Powtarzam ją kolejny raz, bo nie umiem się nadziwić. Kto wymyślił taką nazwę? Mamy ręczny, który jest bardzo specyficzny, potem wam o nim powiem. Aston Martin. Mam nadzieję, że kamera mi nie spadnie, bo dzisiaj troszeczkę spontanicznie. Wsiadłem do niego pierwszy raz 2 lata temu i nie doceniłem go. Pomyślałem sobie, dobra, zrobię rundkę wokół garażu. Zrobiłem, jest to nawet na YouTubie i po prostu przesiadłem się do Mustanga i zaczęliśmy palić gumę. Teraz wydaje mi się, że dojrzałem do tego, żeby nagrać pełny materiał, który teraz właśnie widzicie, na temat angielskiego dzieła sztuki. A dlaczego dzieła sztuki? Odpowiedź jest bardzo prosta. Czy macie w swoim domu obrazy jakichś artystów? Czy macie może też płyty? Szczególnie płyty z podpisami autorów? Takie rzeczy to nie bez kozery wstęp do materiału z dzisiejszym bohaterem programu. O tych rzeczach, o których wspomniałem, można powiedzieć dzieła sztuki. I coś, co zostało zbudowane ręcznie, zawsze może być nazwane dziełem sztuki. Propos prowadzenia. Kurczę, 15-16 nawet letnie auto, które tak dobrze się prowadzi, tak wdzięcznie oddaje przyjemność z jazdy swoim prowadzeniem, naprawdę sztuka w sztuce. Podczas przyspieszania, wymijania aut na autostradzie, naprawdę w dużych prędkościach, sami wiecie przecież, czułem się bajecznie. Kurczę, ale mamy pustą drogę. Dwójka! Trzymam kamerę. Kręci się do 7000. Wow, trzymam kamerę cały czas. Ponad 7000. To było szalone, ale... A szybko! Szybko! To przyspieszenie. Bardzo ładnie. I weź teraz to wyhamuj. A właśnie, bynajmniej, bardzo ładnie hamuje. Kręciło się do 7000. Znowu zaczyna padać. Dlatego idealna okazja, żeby pokazać wam coś ze środka. Na wejściu plakietka. A tu bardzo ciekawy element, ponieważ nie na co dzień ma się do czynienia z takimi... Kurczę, jak nisko ten aparat położyłem. Z takimi dźwigniami ręcznego. Co ciekawe, on nie jest zepsuty, dlatego że tak lata. Tylko, jeżeli chcemy go teraz zacisnąć do góry i on sobie spokojnie poleci, ale ręczny jest już zaciągnięty. A to, do czego przydatne jest takie opuszczanie tej dźwigni, nawet przy załączonym ręcznym, to, że jeżeli chcesz załączyć ręczny i wyjść z auta, no to nie masz tu żadnej dźwigni. Dlatego bardzo przydatna rzecz. Kurde, nigdy w życiu już nie puszczę tak nisko tej kamery. Jejku, ale nie musicie na mnie patrzeć dzisiaj. Wszędzie gdzie się da, macie skórę. Wszystko jest oprzyte skórą, a tu, gdzie się kończy skóra, tu zaczyna się Alcantara. To, na co tu zwróciłem największą uwagę, to, że obrotomierz jest w drugą stronę. Jak na V8 i tak pojemny silnik i tak ciężkie auto, to uważam, że niewiele pali. Bo to jest kilkanaście litrów. Oczywiście w zależności od tego, jak jeździcie, ale na trasie spokojnie jestem w stanie stwierdzić, że do 12 litrów można zejść, może nawet mniej niż 12, przy normalnej jeździe 150 czy 130. Jesteście w kącie. Spróbuję wam pokazać, co ten samochód potrafi.
385 koni. Nie jest to auto do zabawy, aczkolwiek pobawić się można. Panie i panowie, pierwszy raz bokiem Aston Martinem, Siergiej oczywiście. Jeśli chodzi o jazdę bokiem, to frajda naprawdę dobra, tak jak z każdą tylnią napędówką w zasadzie. Byle czym, byle bokiem, jak to mówią. Sam osobiście twierdzę, że auto zestarzało się perfekcyjnie. Ten samochód, gdyby mu wymienić lampy na nowe, to uważam, że większość ludzi powiedziałaby, że ten samochód jest po prostu nowym autem. Ma bardzo ponadczasowy wygląd i bardzo mi to pasuje. Naprawdę cieszę się, że te auta utrzymują swoją wartość. Bardzo mocne, nacinane hamulce, sygnowane zaciski logiem, znaczy logiem, nazwą w zasadzie Aston Martin. Bardzo opływową linię nadwozia posiada ten model. Gdyby auto było pokazane konturowo, zaczernione, to myślę, że odgadłbym po profilu auta, co to jest za samochód. Nietypowe lusterka, troszeczkę jak w superkarach, jak w jakimś LaFerrari albo w Pagani, może nie Pagani, ale takie odstające tutaj na, to zwykły plastik chyba, czy nie, nie wiem. Wbrew pozorom jest bardzo cichutki, tyle co go słychać teraz, zaraz wam otworzę maskę. Z tyłu sobie spokojnie wulgoczę. Fajny jest ten dźwięk. Ta dokładka Maxtona została, z tego co pamiętam, dołożona właśnie przez Ram Factory. Przy okazji możemy zajrzeć do bagażnika, tam nie ma zbyt wiele miejsca, ale myślę, że dwie torby, może nie walizki, ale torby kabinowe by się zmieściły bez problemu. Ale z tyłu jest biedny, muszę też o wadach powiedzieć tego samochodu. Uważam, że tył nie przeszedł próby czasu. Te światła przede wszystkim są bardzo oldschoolowe. Jeżeli ktoś je lubi, no to super, wydaje mi się w ogóle, że są też przyciemnione, ale jeżeli ktoś lubi ten design, no to świetnie naprawdę, ale ja po prostu tego nie czuję. No i wlew paliwa to jest jakaś zmora totalna. Nie otworzycie tego, no przecież jak to otworzyć? No właśnie, Anglicy są popaprani na tym punkcie, ponieważ tutaj też nigdzie nie znajdziecie, oprócz plakietki Aston Martin V8 Vantage, hand built in England, nie znajdziecie tutaj przycisku, który odblokowuje wlew paliwa, ale znajdziecie go, co prawda, tutaj. Czekajcie, czy ja go wymacam, bo już go raz macałem. O, chyba się udało. No i teraz otwieracie. Ale jest nagrzany, niesamowity. Czy on ma siłowniki? Ma siłowniki. Teraz już jest dużo głośniej. Ja cię kręcę. Ale V8 musi być głośna. Kurde, to wszystko jest tak zrobione z takich materiałów, że ja się nie dziwię, że to waży prawie 2 tony. No przesadziłem z tym, że prawie 2 tony, ale 1700 kg bez 10. To jest bardzo dużo, jak na sportowe coupé. No ale to jest luksusowe, sportowe, prestiżowe, eleganckie coupé. Tutaj plakietka, która jest bardzo ważna, pokazuje, że to były ręczne robótki. Ktoś tutaj się bawił ręcznie przy tym samochodzie. Zapnijmy sobie maskę. Jejku, bardzo ładny. Gdybym miał taką możliwość, to naprawdę chciałbym poszukać takiego samochodu do kupienia. Mamy dziury i mimo wszystko ja się czuję tak, jakbym mógł bez problemu przewiązywać sobie nić przez igłę. Dosłownie. Zawieszenie to jest coś, co w pierwszej kolejności powinno rozkochać w sobie nowych posiadaczy V8 Vantage'a. I jeszcze kolejna ciekawostka, zanim już na dobre się rozpada. Przełożenie masy 51 do 49 jest wręcz idealne, ale to wszystko przez zastosowanie skrzyni biegów, całego mechanizmu skrzyni biegów, który jest z tyłu. Tu jest silnik, ale skrzynia jest, z tego co pamiętam, gdzieś tutaj mniej więcej. Ja uważam, że to prowadzenie między innymi wynika z dobrego rozłożenia też masy. Opony swoją drogą, ale przede wszystkim masa i zawieszenie to jest coś, co wygrywa w tym aucie. Zaskoczę was, albo nie zaskoczę, kolejną ciekawostką, to tu właśnie, po prawej stronie. Nie tak jak we wszystkich innych autach, tylko w Aston Martin jest odwrotnie. Tu mamy regulację fotela. Tył, przód, ale też góra na przykład. I stopień nachylenia fotela względem podłogi jest zmienny. No i właśnie najważniejsze pytanie. Czemu to jest najtańszy, czy jeden z najtańszych Aston Martinów na rynku? Po drugie, czy to jest dobra lokata kapitału, czy to jest dobra wartość inwestycyjna, czy to auto będzie rosło na wartości? Na chłopski rozum na 100%, ponieważ patrząc na ceny samochodów nawet 2 lata temu, to
ten samochód dwukrotnie, co najmniej dwukrotnie zyskał na wartości względem tak krótkiego okresu czasu. Po drugie, to jest V8-ka. Każda V8-ka w dzisiejszych czasach będzie rosła na wartości. Uważam, że z całą pewnością ten samochód jest świetną lokatą kapitału, dlatego też jeżeli bym miał do kupienia w dobrych pieniądzach, to mocno bym się nad tym zastanawiał. Myślę, że bym podjął taką decyzję. Kupicie nawet za niecałe 200 tysięcy taki samochód uszkodzony ze Stanów, możecie kupić za jeszcze mniej, myślę, że jeszcze dużo mniej. Zarobicie na nim to po pierwsze, ale po drugie będziecie mieli fajne auto, które nie straci. I to jest świetne w ogóle w autach ze Stanów. A jeżeli chodzi o auta ze Stanów, oczywiście Ram Factory zajmują się tym. Ja u nich mam aktualnie trzy auta co najmniej. Aktualnie się u nich robią. Takie fajne, takie do pokazania. Jeżeli macie jakieś zdanie inne albo takie same na ten temat, to napiszcie w komentarzu. Stwórzmy w komentarzach dyskusję na ten temat. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tym, że jest coś takiego na YouTube jak subskrypcja. Ja o tym nigdy nie lubiłem mówić, ale jak zobaczyłem statystyki, 75% osób nie subskrybuje, a ogląda. Więc z czegoś to na pewno się bierze. Jeżeli macie konto, zasubskrybujcie. To niewiele zmienia, być może częściej będą wam się pokazywały moje materiały. Bardzo dziękuję firmie Ram Factory za udostępnienie auta. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!